Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach kolejny odcinek S3 otwarty oraz przenośna toaleta i inne fanty odbite z rąk porywaczy. Legniczanie mogą cieszyć się jazdą drogą ekspresową S3 coraz dalej. Kolejne kilometry udostępniono kierowcom na wysokości Lubina. Od teraz 10 km nowej drogi przyspiesza jazdę na przykład w stronę morza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu, zaprosiła dziennikarzy i wielu gości na uroczyste otwarcie kolejnych 10 km drogi ekspresowej S3. Całe to zadanie, które dzisiaj będzie oddawane do ruchu, to odcinek od węzła Lubin Południe do węzła Lubin Północ. Realizował to generalny wykonawca, firma Mota Engil. Zakończone zostało w terminie, natomiast oddanie do ruchu tego fragmentu było możliwe dzięki wykonaniu prac przez kolejnego wykonawcę, tak zwane zadanie trzecie, firmy konsorcjum firm z firmą Salini Polska jako liderem. Niestety węzeł, który buduje konsorcjum Salini Polska, miał być gotowy w czerwcu, a nie na koniec sierpnia. Węzeł to jednak za dużo powiedziane, bo to, co Salini udostępniło teraz kierowcom, to zaledwie tymczasowe rondo stworzone za pomocą drogowych pachołków. Mówiąc krótko, zadanie trzecie ma kilka miesięcy opóźnień, a to, co pojawia się na miejscu budowy, dalekie jest od życzenia kierowców. Na szczęście wykonawca zadania drugiego, Mota Engil, wywiązał się z robót w terminie. Ten odcinek został zrealizowany w terminie. 2,5 km udało nam się otworzyć razem z otwieraniem odcinka poprzedniego. Teraz otwieramy niespełna kolejne 10 km. Natomiast my jako firma Mota Engil byliśmy zgodni z warunkami kontraktowymi, czyli zakończyliśmy odcinek w terminie. Cała droga S3 od granicy Polski do portu w Świnoujściu to w sumie 520 km. Ponad 130 mieści się na terenie Dolnego Śląska. Jak podkreślał wojewoda Paweł Hreniak, obecny na uroczystości otwarcia drogi ekspresowej autostrady, to nie tylko wyprowadzenie ruchu z miast, to także korzyści rozwojowe. To są drogi, które tak naprawdę są katalizatorem zmian. Zawsze, jeżeli buduje się drogę ekspresową, autostradę, to zawsze wokół tych dróg bardzo szybko pojawiają się inwestycje w gospodarkę. I tutaj, w tym miejscu, gdzie Dolny Śląsk rozwija się szybko, ja jestem przekonany, że w niedługim czasie zobaczymy jeszcze szybszy rozwój gospodarczy właśnie za sprawą generalnej dyrekcji, za sprawą inwestora, za sprawą pieniędzy publicznych. W połowie października ma być oddany do użytku węzeł Polkowice na zadaniu wykonywanym przez Salini Pribex. Jak zapewnia wykonawca i GDDiK, opóźnienia zostaną nadrobione tak, by jeszcze w tym roku oddać drogę kierowcom do użytku. Cała S3 na długości kraju powinna powstać do 2024 roku. 42-latek został zatrzymany przez legnicką policję, bo chciał sprzedać przenośną toaletę pochodzącą z kradzieży. Mężczyzna już wcześniej zajmował się tym procederem, więc za kraty może trafić nawet na 7,5 roku. Policjanci w wyniku swoich działań ustalili, że na jednej z działek w gminie Kunice mogą znajdować się przedmioty pochodzące z kradzieży. Natychmiast udali się pod wcześniej ustalony adres, gdzie na działce ujawnili przyczepkę bez tablicy rejestracyjnej, toaletę przenośną oraz w drewutni ukryte elektronarzędzia. Funkcjonariusze na miejscu zatrzymali właściciela tej działki, 42-letniego legniczanina. Mężczyzna trafił od razu do policyjnego aresztu. 42-latek był już wcześniej skazany za tego typu przestępstwa. Jak się okazało, w toku zebranych materiałów dowodowych, mężczyzna ten dokonywał tego rodzaju przestępstw już wcześniej, dlatego został mu przedstawiony zarzut w warunkach recydywy, za który grozi mu teraz kara nawet do 7,5 roku więzienia. Po odzyskane mienie mogą się teraz zgłaszać właściciele. Skradziona toaleta ma kolor zielony. Toyota Nowokowski to nowy sponsor ekstraklasowej Miedzi Legnica. Dealer samochodowy ma przez najbliższy rok współpracować z klubem. Umowa sponsorska pomiędzy klubem a dealerem samochodowym została podpisana na najbliższy rok, a jeżeli współpraca będzie owocna, to zostanie przedłużona. Nowy partner też był zainteresowany współpracą z klubem ekstraklasowym i to też myślę, że dla nas wspólnie ten zaistnienie w Legnicy, w Ekstraklasie, to jest istotne wyzwanie i bardzo dobra przygoda. Wszyscy na to liczymy. Zaczęło się fantastycznie, bardzo dobrze nam się to układa. Mamy też parę projektów ciekawych przed nami, także
Jesteśmy ciekawi, jak to się będzie przez cały ten sezon układało. Dealer samochodowy wspiera wiele inicjatyw sportowych, a klub z Ekstraklasy to ich wymarzony partner. Co ciekawe, drużyna stworzona z pracowników Toyota Nowakowski zajęła drugie miejsce w turnieju piłkarskim dealerów samochodowych. My jako Toyota Nowakowski mamy nadzieję, że Legniczanie podczas tutaj oglądania dobrych meczy, dobrej piłki, którą prezentuje Miedź Legnica, pokochają przy okazji również Toyoty i będą chcieli odwiedzić nasze salony na Dolnym Śląsku, czyli w Bielany Wrocławskie, Wałbrzych i Jelenia Góra. Przy okazji konferencji zaprezentowano także auta, które zostały oddane do dyspozycji klubu. Z marketingowego punktu widzenia, że dla nas jest to strzał w dziesiątkę i czysta przyjemność móc współpracować z Miedzią przez ten okrągły rok. I byłem już na jednym meczu i pewnie nie raz jeszcze będę, a szczególnie w najbliższą niedzielę. Początek derbowego pojedynku z Zagłębiem Lubin w niedzielę o godzinie 15:30. Legnickie Centrum Kultury zaprasza na swoje cykliczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od września będzie można się zapisać na balet czy na jogę, a także na coś nowego, czyli na tai chi. Już 3 września o godzinie 16:30 odbędą się zajęcia organizacyjne dotyczące studia baletowego prowadzonego przez Waldemara Wołk-Karaczewskiego. Osiadł w Legnicy, zajmuje się prowadzeniem takiego studia i to do tego studia baletowego zapraszamy dzieciaki, bo nie tylko dziewczęta, już od 3 roku życia, ale mamy także grupy dla młodzieży, a nawet dla dorosłych, jeśli będzie takie zapotrzebowanie. Oprócz baletu Legnickie Centrum Kultury kontynuuje także ćwiczenia z jogi. Jest to jednak rekreacja, no połączona tak z zadbaniem o higienę psychiczną, o równowagę emocjonalną, mentalną. Także zajęcia bardzo przydatne, myślę, w dzisiejszych czasach. Prowadzi je pan Jan Mędrala i zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu. To jest oczywiście do wyboru, bo standardowa stawka obejmuje 2 zajęcia w tygodniu. Natomiast są do wyboru zajęcia poranne o 8 rano albo po zajęcia wieczorne o godzinie 20. Pierwsze zajęcia odbywają się w poniedziałek 3 września i tam państwa serdecznie zapraszamy. Absolutną nowością będzie tai chi. Od tego sezonu rozpoczynamy także u nas popołudniami i zajęcia organizacyjne w czwartek 6 września o godzinie 19. Szczegóły dotyczące wszystkich zajęć oferowanych przez Legnickie Centrum Kultury można znaleźć na stronie internetowej. To już wszystkie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.